Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym moim filmie opowiem Państwu o dekadzie rządów Edwarda Gierka. Dowiecie się, dzięki komu Gierek zdobył władzę w kraju i ją po dekadzie stracił. Poznacie ze szczegółami kierunki jego polityki i ich ostateczne rezultaty. A złotymi patronami kanału są pani Ewa Szemraj i pan Andrzej Maciejewski z Alaski. A także kancelaria prawnicza Maciej'a Ordona w Chicago. 20 grudnia 1970 roku siódme plenum Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej nowym pierwszym sekretarzem wybrało Edwarda Gierka. To on miał teraz rządzić komunistyczną Polską. Ten wybór nie był jednak przypadkowy. Jak pisze profesor Mirosław Szumiło w najnowszej biografii Gierka, drogę do władzy utorowali mu partyjni spiskowcy, którzy już w 1969 roku postanowili odsunąć od władzy Władysława Gomułkę, dotychczasowego pierwszego sekretarza. Jednym z nich był szef Ministerstwa Obrony Narodowej, generał Wojciech Jaruzelski, sam mający spore ambicje do przejęcia władzy. Ale Tokierek zdobył największe poparcie kolegów z Biura Politycznego i to on przejął władzę. Jaruzelski musiał zadowolić się dotychczasowym stanowiskiem szefa MON. Robiąc z niego swoje księstwo, będące w znacznej mierze poza zasięgiem władzy Gierka. Wybór Gierka na nowego pierwszego sekretarza miał miejsce w niezwykle dramatycznej sytuacji. Komunistyczne władze dopiero co stłumiły robotnicze protesty na wybrzeżu. Krew, jaka się tam polała, była w dużej mierze zasługą partyjnych spiskowców, a zwłaszcza samego Jaruzelskiego. Który w ten sposób pogrążył Gomułkę w oczach milionów Polaków. Gierek stanął więc przed ogromnym wyzwaniem jak odbudować prestiż władzy, którą właśnie objął. I Gierek podjął się tego zadania. Zwracam się zwłaszcza do Was, metalowcy i górnicy, putnicy, włókniarze. I budowlani, kolejarze i drukarze, a szczególnie dowarts, stoczniowcy i portowcy. W kilka a, godzin po wyborze wygłosił przemówienie do Polaków, zapowiadając w nim ujawnienie całej prawdy o wydarzeniach na wybrzeżu oraz poprawę ich życia. Dobrze wiedział, że sytuacja w kraju jest zła i niebawem mogą wybuchnąć kolejne strajki. Wiedział też, że musi uspokoić sytuację w kraju i za wszelką cenę poprawić jakość życia Polaków. Chcemy mianowicie, ażeby w tym wycinku czteroletnim planu pięcioletniego można było wprowadzić te wszystkie niezbędne korekty, które będą miały na celu dokonanie właśnie tych poprawek na rzecz. Powiedzmy, wzrostu stopy życiowej. Tymi działaniami miało być unowocześnienie gospodarki, otwarcie jej na nowe technologie i rynki zbytu, poprawienie zarządzania przedsiębiorstwami i zmodernizowanie zacofanego polskiego rolnictwa. Tylko one mogły zapewnić rozwój gospodarczy i zaspokoić potrzeby konsumpcyjne obywateli. Tych ostatnich gierek szybko zdobył zaufanie. Do osiągnięcia tego posłużył się propagandą, ale nie taką jak w czasach Gomułki siermiężną i agresywną, ale lekką, pozytywną, umiejętnie przekonywującą do zdobyczy systemu. W tym pięcioleciu wydajemy na rozwój kraju więcej niż kiedykolwiek bilion dziewięćset miliardów złotych. Nasz majątek narodowy pomnaża się i unowocześnia w tempie dotychczas niespotykanym. Dała ona dobry efekt już podczas spotkania Gierka z robotnikami w Gdańsku. Na zakończenie tego spotkania Gierek rzucił do nich słowa: Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! No. Od tamtej pory Gierkowi nieustannie towarzyszyła jego propaganda tłumaczyła jego posunięcia i decyzje oraz relacjonowała jego gospodarskie podróże po kraju. Gierek zresztą szybko zauroczył Polaku, głównie dlatego, że nie krzyczał, ale mówił spokojnie. Był też postawny i zawsze dobrze ubrany, co dodatkowo wzbudzało do niego sympatię. W ten sposób dzięki dobremu wizerunkowi i nowoczesnej propagandzie Gierek łatwo trafiał do serc Polaków. Nawet dzisiaj mamy problem z oddzieleniem gierkowskiej propagandy od gierkowskiej rzeczywistości. Tymczasem jedna miała się nijak do drugiej. W czasach Gomułki Polska była krajem zamkniętym, który miał złe relacje z innymi państwami. Nawet ze Związkiem Sowieckim nie były one najlepsze. Wizerunek Polski za granicą był zresztą fatalny. Gierek postanowił obie te rzeczy zmienić. Zaczął od stosunków ze Związkiem Sowieckim. Już na początku swojego urzędowania pojechał do Moskwy i zapewnił Breżniewa, że Polska nie zboczy z socjalistycznej drogi, a on sam zrobi wszystko, aby pogłębić przyjacielskie relacje. To Breżniewowi wystarczyło. Od tamtej pory wizyty Breżniewa w Polsce były częste i były swoistym świętem państwowym. Gierek wprowadził też do konstytucji zapis mówiący o tym, że Polska jest państwem socjalistycznym i umacnia przyjaźń ze Związkiem Sowieckim i innymi socjalistycznymi państwami. To wszystko zbudowało bardzo dobre relacje ze Związkiem Sowieckim. W aspekcie otwarcia Polski na Zachód, Gierek, korzystając z panującego odprężenia na linii Moskwa-Waszyngton, zbudował z nim stałe i przyjacielskie relacje. Wyrazem tego były wizyty zachodnich przywódców w Polsce, m.in. prezydenta Francji Walerego Giscarda d'Estaing i kanclerza RFN Helmuta Schmidta. Polskę odwiedzali również amerykańscy prezydenci Richard Nixon, Gerald Ford i Jimmy Carter. Te wizyty służyły przede wszystkim pozyskaniu kolejnych kredytów, które miały ułatwić modernizację kraju. Ale to otwarcie kraju na zachód w rzeczywistości było pozorne oparte jedynie na dobrych osobistych relacjach Gierka z zachodnimi przywódcami. Dzięki nim do Polski popłynął jednak strumień twardej waluty, która umożliwiała rozpoczęcie wielkich inwestycji przemysłowych. Jednak kierunki tych inwestycji dobierane były przypadkowo. Gierek nie miał bowiem żadnego programu gospodarczego, który byłby Podyktowany faktycznymi interesami kraju i potrzebami obywateli. Tylko 20% zaciągniętych przez gierka na zachodzie kredytów poszło na inwestycje. Aż 65% z nich opierało się na formule tzw. samo spłaty. Polegało to na tym, że kredyt uzyskany na zakup licencji i uruchomienie na jej bazie produkcji w kraju, Miał być spłacany eksportem danego produktu do strefy dolarowej, ale w praktyce okazywało się, że nie można tego zrobić, bo licencja na bazie której go wyprodukowano jest przestarzała, a jakość tego produktu bardzo marna. Tak było m.in. w przypadku produkowanych w Ursusie traktorów na licencji Massey-Fergusona. Trzeba było więc te produkty sprzedawać na rynku RWPG, na którym rządził tzw. rubel transferowy, tylko na papierze silniejszy od dolara. Inwestycje oparte na formule samospłaty okazały się więc porażkami. Około 15% zaciągniętych na zachodzie kredytów pochłonęły bieżące potrzeby konsumpcyjne. Zamrożenie cen żywności przez ekipę Gierka spowodowało jednak ogromny wzrost popytu. W rezultacie tego, pomimo rosnącego importu, ekipa Gierka nie potrafiła zapełnić półek sklepowych podstawowymi produktami w stopniu gwarantującym równowagę rynkową. Na przykład mocno dotowana kiełbasa była tania, ale natychmiast znikała z półek, a władze nie mogły zrównoważyć rynku przez Podniesienie cen, ponieważ obawiały się wybuchu społecznych protestów. Ale polityka gierka wywołała wiele innych chorób. W pierwszej połowie dekady jego rządów polski import rósł średnio o 50% szybciej niż polski eksport. Szybko więc pojawił się deficyt w polskim handlu zagranicznym. Który stale rósł, a wraz z nim rosło obciążenie polskiej gospodarki spłatą zaciągniętych kredytów. O ile jeszcze w 1973 roku obsługa polskiego zadłużenia zagranicznego pochłaniała 17% wpływów z eksportu, o tyle trzy lata później było to już 41%. Gdy Gierek obejmował władzę, Zadłużenie Polski wynosiło zaledwie 1,2 miliarda dolarów. W 1975 roku sięgnęło 8,4 miliarda dolarów, a w końcu 1979 roku przekroczyło 23,8 miliarda dolarów. W ten sposób Gierek zadłużył Polskę na sumę, której nie była ona w stanie spłacać. I dlatego w 1981 roku wstrzymano spłatę polskiego zadłużenia zagranicznego, które wtedy wynosiło już ponad 25,5 miliarda dolarów, co odpowiadało połowie naszego dochodu narodowego. Gierkowską propagandę Polacy kupowali tylko na początku. Potem zaczęli zauważać, że oprócz dorzucania kolejnych towarów na rynek, Niewiele się zmienia. Nadal istniało złe zarządzanie przedsiębiorstwami, marnotrawstwo, kradzieże, zła organizacja handlu. Do tego wszystkiego doszły jeszcze inne patologie. Nic dziwnego, że coraz częściej w kraju dochodziło do strajków. Już w 1973 roku uznanym za najbardziej udany rok rządów Gierka było ich 75. Do największego buntu doszło jednak w lecie 1976 roku, kiedy ekipa Gierka ogłosiła podwyżki cen artykułów spożywczych. Wprawdzie poprzedzono je konsultacjami społecznymi, ale i tak z tego powodu wybuchły robotnicze protesty. Do największych doszło w Radomiu, Ursusie i Płocku. Zostały one brutalnie stłumione przez siły. MSW. Towarzyszyła temu brutalna propaganda, nieróżniąca się niczym od tej z czasów Gomułki. Gierek mówił otwarcie do protestujących: I trzeba tam w tej załodze tych 40 paru zakładów powiedzieć, jak my ich nie radzimy. Im więcej będzie słów luźnierstwa pod ich adresem. Na na to był koniec jego polityki sukcesu. Od tamtej pory wszystko zmierzało już do gospodarczej katastrofy. Ale protesty, jakie miały miejsce w lecie 1976 roku, stały się pretekstem dla Jaruzelskiego, największego antagonisty Gierka, do zaostrzenia politycznego kursu w kraju. W rezultacie tego rozbudowano aparat MSW i poszerzono zakres jego działalności. Utworzone zostały między innymi oddziały ZOMO, które były w każdej chwili gotowe do pacyfikowania wystąpień społeczeństwa. Rozbudowano też służbę bezpieczeństwa, a zwłaszcza jej departamenty trzeci odpowiedzialny za zwalczanie opozycji i czwarty odpowiedzialny za zwalczanie kościoła. Skutkami ich działań były liczne pobicia i morderstwa. Zabójstwo studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego Stanisława Pyjasa w maju 1977 roku, a potem zabójstwo jego kolegi Stanisława Pietraszki były jednymi z nich. Departament IV MSW uruchomił również działania dezintegracyjne wobec Kościoła. Ich skutkiem były zabójstwa księży znanych z krytycznego stosunku do władzy. Jednym z nich był ksiądz Roman Kotlarz, który w czerwcu 1976 roku wspierał protestujących robotników Radomia. Działalność MSW w czasach Kierka nabrała kryminalnego charakteru. Dowodem tego może być prowadzona wówczas na Zachodzie operacja Żelazo. W jej trakcie stworzono przestępczą strukturę, która organizowała kradzieże pieniędzy, złota, dzieł sztuki, dopuszczając się przy tym morderstw. To jedyny przypadek na świecie, kiedy państwo podjęło przestępcze działania tylko po to, aby pozyskać dobra, którymi potem dzieliła się rządząca elita. Można jednak postawić pytanie, czy Gierek rzeczywiście kontrolował podległy aparat i wiedział o wszystkich jego działaniach, czy też tą kontrolę pozostawił kolegom z biura politycznego, skupiając się jedynie na gospodarce i propagandzie swoich dokonań? Na to pytanie trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć. Na pewno kierowany przez Jaruzelskiego Resort Obrony był poza kontrolą Gierka. Być może poza nią były również nielegalne działania MSW. Tego również do końca nie wiemy. Rządy Gierka niespecjalnie przysłużyły się Polsce. Doprowadziły do jeszcze większego uzależnienia od Sowietu. Nie przyczyniły się również do modernizacji kraju. Zrujnowały go finansowo. W czasach Gierka powstało bardzo opresyjne państwo, w którym ginęli jego przeciwnicy, a MSW prowadziło przestępcze działania, które mogły nas skompromitować na arenie międzynarodowej. Po dekadzie jego rządów, obciążona gigantycznym długiem, Polska była w jeszcze gorszej kondycji niż w chwili, gdy Gierek obejmował władzę. Stracił ją zresztą w podobny sposób jak Gomułka. Partyjni spiskowcy pod wodzą Jaruzelskiego przystąpili do działania. 6 września 1980 roku na kolejnym plenum Komitetu Centralnego PZPR Gierek został usunięty ze stanowiska pierwszego sekretarza, a jego miejsce zajął Stanisław Kania. Potem Gierek został również usunięty z Komitetu Centralnego PZPR i postawiony przed tzw. Komisją Grabskiego. Która miała rozliczyć ekipę Gierka. Gdy 13 grudnia 1981 roku Jaruzelski wprowadził w kraju stan wojenny, Gierek znalazł się w jednym szeregu z działaczami Solidarności, która narodziła się w wyniku społecznego protestu wobec jego rządu. Na osobiste polecenie Jaruzelskiego, Gierek został wówczas internowany razem ze swoimi Kolegami. Jaruzelski chciał w ten sposób dać sygnał Polakom, że rozliczy również winnych w szeregach samej partii, a poza tym uznał, że internowanie działaczy Solidarności razem z Gierkiem i jego kolegami będzie sprawiedliwiej wyglądało. Można więc powiedzieć, że generał Jaruzelski był tym, który utorował Gierkowi drogę do władzy ale też i tym, który tej władzy go pozbawił. W następnym moim filmie opowiem Państwu o tym, jak wyglądał zamach na generała Władysława Sikorskiego w Gibraltarze 4 lipca 1943 roku, w wyniku którego on i jego ludzie stracili życie. Dowiecie się, kto rzeczywiście stał za tym zamachem i czemu miał on służyć. Ten film zatytułowałem Jak zginął generał Sikorski. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować Złotym Patronom, pani Ewie Szemraj i panu Andrzejowi Maciejewskiemu z Alaski oraz Kancelarii Prawniczej Macieja Ordona w Chicago, a także Srebrnym Patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Michał Rychwalski, Dariusz Wietrzykowski, Artur Drogosz, Arkadiusz Strykowski, Bartłomiej Biegała, Wojciech Trojan, Jan Duda oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z Okręgu Toronto i Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii. Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.